Takiej polskiej produkcji jeszcze nie było. Apokawiksa Ksawerego Żuławskiego to film o maturzystach, którzy podczas wyjazdu nad morze doświadczają niezwykłych wydarzeń. Panuje zaraza, panuje wirus, który zamienia ludzi w zombie. I dzieje się to nad naszym polskim, pięknym, bałtyckim morzem pełnym sinic. Większość dni zdjęciowych jest nocą. Dni zdjęciowe nocą. To właśnie to jest paradoks filmowy. Trzeba wszystkich odpowiednio charakteryzować. Pierwszy, drugi, trzeci plan musi grać ze sobą. Będzie lądował helikopter, będzie się rozwalała brama. No to jest, można powiedzieć, amerykańskie przedsięwzięcie w polskich warunkach. Musimy sobie z tym wszystkim poradzić. Jaka! Córcia! Fajny facet, Czarek. Jest bardzo fajnym facetem, bardzo miłym. Zaskoczyło mnie to, że jest bardzo otwarty, że podchodził do nas, żeby nas poznać, sprawdzić, czy wizja postaci, które poznał ze scenariusza, czy mu się sprawdza w rzeczywistości. Tak, wizja. To było ciekawe. To było bardzo fajne. Kochany, podejdź do przodu. Zawsze do przodu. Jestem bardzo pracą w tym filmie podekscytowany. Tu jest naprawdę masa młodych ludzi, którym zależy, którzy chcą, którym nie przeszkadza, że jest w nocy zimno, że trzeba pracować w nocy. Nie uwierzy pan? Jestem sam w przyczepie, bo oni się wstydzą przyjść. Nie wiem, czy czują respekt, czy czują dystans, skąd to się bierze, mnie to się w głowie nie mieści, ale to wchodzi do mojej przyczepy. Ja mówię, chodź, tyle miejsca wsiadł. Nie, to pójdziemy tam. I w drugiej przyczepie jest ich cała masa i oni tacy skuleni, a ja sam jak król. Fajnie jest czasami być starym aktorem. Robimy zombiaka. Tutaj już mamy jednego z głównych bohaterów w stanie pogryzienia, czyli ukąszony przez innego zombie. No dla mnie mega w ogóle było przygotowanie do tego filmu ze świetnymi kaskaderami. Mieliśmy dwa tygodnie prób właśnie propos choreografii zombie, w ogóle jak się w to wcielać mniej więcej. I na przykład teraz nie miałam jakiegoś problemu, żeby jakoś w to łatwo wejść. Ja się pierwsza przemieniam. Nie powiem jak. I w jakich okolicznościach. Pojawia się tam parę fajnych postaw aktualnych wobec współczesnych problemów, więc jeśli młodzi aktorzy pięknie to zagrają, to będzie czego się bać. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale cały w stresie, bo moje gałki oczne wrażliwie reagują na wszelkie dodatki, więc jak za chwilę mi tutaj wypełnią oczy czymś, to ja się tym stresuję. Ale myślę, że sama transformacja, zaliczenie i posiadanie na koncie kolejnej jakiejś roli, za którą się kryje ta transformacja, to są ciekawe rzeczy w życiu aktora. Trochę mniej wysiłku przy tym przechodzeniu. A nie, żeby sprawnie przeszedł. A ja specjalnie robiłem, bo ja mogę sprawdzić. Bo wydaje nam się, że my o zombie, o tych filmach wiemy już wszystko. Znamy schematy, według których kręci się takie filmy. A jednak ten film ma nasz taki, ja nazywam takim spustem pistoletu, który jest zawsze naładowany. I naprawdę możemy spodziewać się, ja uwielbiam to słowo, możemy spodziewać się cudów. W pewnym tego słowa znaczeniu. Dziewczynko,